4 września wspominamy świętego Mojżesza, proroka i prawodawcę. Mojżesz jest prawodawcą w najpełniejszym tego słowa znaczeniu. Ludowi Bożemu przekazał wszystko – prawo, instytucje kultowe i kapłaństwo. Według tradycji żydowskich, których echem stało się przemówienie świętego Szczepana, życie Mojżesza dzielono na 3 etapy, po 40 lat każdy. Ocalony z topieli, wychowany przez własną matkę, potem przez córkę Faraona, która go traktowała jak własnego syna. Otrzymuje wykształcenie i zostaje wysokim funkcjonariuszem wśród rodaków. Okres ten kończy się jednak niepowodzeniem. Zagrożenie utraty życia sprawia, że Mojżesz ucieka z dala od Faraona. Przez kolejnych 40 lat przebywa wśród Madianitów, z którymi wiąże się przez małżeństwo i którzy wywarli na jego jakiś wpływ, trudny do określenia. Był także pasterzem, który nie zajmował się losem rodaków. Jednak po objawieniu się mu Boga, Mojżesz podejmuje nową misję – wyzwolenia ludu z niewoli egipskiej. W tym wszystkim nie zabrakło przeciwności, ale Mojżesz pomimo tych trudności wrócił do Egiptu i przystąpił do realizacji zadań. Zawierzając obietnicom Bożym, został wyposażony w moce cudotwórcze, a dzięki swojemu bratu Aaronowi potrafił przekazać Boże wezwanie. Przez kolejne 40 lat przewodził Izraelowi. Stał się rzeczywiście jego wyzwolicielem. Jako taki przeprowadził go z niewiary do zawierzenia Bogu. To pierwsze wyzwolenie nie było czymś danym raz na zawsze. Na pustyni Mojżesz musiał bez ustanku działać, modlić się, gromić i karać, aby podtrzymać lud w wierności Bogu. Zanim zakończył życie, dla kontynuacji swojej misji wybrał Jozuego. Mojżesz stał się pośrednikiem przymierza. To przymierze było przede wszystkim darem dekalogu, którego zachowanie gwarantowało wolność. Dekalog przekazał ludowi Mojżesz. On też upamiętnił to przekazanie uroczystymi ceremoniami ofiarnymi, podczas których obecni wyrazili swoją zgodę. Mojżesz był także żarliwym orędownikiem, bo nieustannie wstawiał się za ludem, a w tym wstawiennictwie okazał niezwykłą wytrwałość i ofiarność. Z Bogiem rozmawiał twarzą w twarz. Pragnął poznać Jego chwałę i gdy po zakończeniu rozmowy na Syjonie stąpił do ludu, Jego twarz promieniowała niezwykłym blaskiem. Jego siostra Miriam i brat Aaron zazdrościli mu tej pouchwałości, natomiast on sam okazywał najwyższą pokorę. Zmarł mając 120 lat. W Nowym Testamencie Mojżesz stał się figurą Chrystusa. Jezus wyrażał się o nim z szacunkiem, także wtedy, gdy interpretując wymagania prawa, traktował je z pewnym dystansem. Na Górze Przemienienia Chrystus rozmawiał z Mojżeszem i Eliaszem o swojej męce i zmartwychwstaniu. Mojżesz jest czczony zarówno przez chrześcijan, jak i Żydów. Począwszy od V wieku, Mojżesza czczono na górze Nebo, gdzie lokalizowano jego grób i gdzie ku jego czci zbudowano bazylikę. W Patriarchacie Łacińskim Jerozolimy istniał formularz mszalny na dzień jego wspomnienia. W IX wieku Florus wprowadził go pod dniem 4 września do martyrologiów łacińskich. W synaksariach wschodnich widnieje pod tym samym dniem, a potem razem z Eliaszem, Aaronem i Elizeuszem pod datą 20 lipca. Zgodnie z nauczaniem katechizmu Kościoła katolickiego w numerze 61, Kościół katolicki oddaje wszystkim patriarchom i prorokom oraz innym postaciom Starego Testamentu cześć jako świętym i wspomina ich w liturgii Kościoła. W ikonografii Mojżesz przedstawiany jest zazwyczaj jako starszy mężczyzna z brodą. Jego atrybutami są kamienne tablice z tekstem dekalogu. Występuje w scenach ukazujących wydarzenia Starego Testamentu, najczęściej jednak w scenie przemienienia Chrystusa na górze. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech modlitwa świętych, których dzień obchodzimy, wyjedna nam Twoją pomoc, abyśmy mogli uczestniczyć w ich wiecznej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu.
Panie.